Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam filtr ceramiczny chińskiej produkcji Soldier Water Filter. Dostajemy go w takim opakowaniu, coś podobnego do okularów. Pudełko na okulary. No i całość niestety waży aż 229 gramów. Właśnie przez to opakowanie. Naprawdę jest dość grube. Tu mamy logo. O samym filtrze oczywiście za chwileczkę. Tu jest gwarancja. Jakaś kartka, gdzie pisze tylko po chińsku. Jest napisane. Instrukcja obsługi. Z jednej strony mamy w języku chińskim, z drugiej już po angielsku. No i w środku, co ten filtr filtruje, jak go używać, z czego się składa i różne tego typu rzeczy. Z takich technicznych spraw to filtrem tym można przefiltrować do 2000 litrów wody. Oczywiście w zależności jaką mętną mamy wodę. Wiadomo, przy mocno wmętnej ta liczba oczywiście nam spadnie. Przy jakiejś mniej to możemy nawet wykorzystać więcej. No ale 2000 litrów to i tak jest dość spora liczba. Niestety filtr jest ze względu, że małych rozmiarów, to powiedzmy wolno działa. Filtruje 300 ml na minutę. Sam filtr waży według instrukcji 88 gramów, według mojej wagi 92 gramy. No i ma taką membranę ceramiczną, wykonana reszta jest z plastiku. Ja oczywiście tego filtra nie przynoszę w tym opakowaniu, tylko w czymś innym, w takim worku wodoodpornym, bo to jest dla mnie zbyt ciężkie. No i z czego się składa sam filtr? Dwie rurki, wlotowa i wylotowa. Tutaj mamy pływak. Na tej końcówce jest jeszcze taki filtr siateczkowy, aby nam jakieś większe nieczystości do środka się nie dostały. To raczej nie jest gumowe. No jest dość miękkie. No i filtrowanie, wiadomo, to wrzucamy do wody i jedziemy. Całość oczywiście jest demontowalna. Wszystko możemy tutaj zdjąć. Ja tu od razu pokażę, co jak wygląda. Sam tłok z uszczelką. No i w zasadzie najważniejsza rzecz, to też można zdemontować całe serce tego filtra. To jest membrana ceramiczna. 1/10 mikrona, czyli wszystko powyżej tej wielkości nam się przez to nie dostanie. Takie coś można też dokupić osobno, jakby to się nam zepsuło, czy raczej zatkało. W zasadzie to kosztuje prawie że tyle, co cały ten filtr. Tu też w środku mamy uszczelkę.
Tutaj też jest uszczelka taka malutka. No i to wszystko, co tutaj można zobaczyć. Czy filtr działa, to się zaraz przekonamy. No jest dość małych rozmiarów, całkiem fajny. No tyle, że mniej więcej powoli działa. No ale trudno. Teraz trzeba skoczyć do pobliskiej rzeczki, strumyczka i nabrać trochę wody. I mamy wodę przefiltrowaną. No, według mnie krystalicznie czysta. Zapachowo też nic nie czuć. Taką wodę przefiltrowaną można oczywiście od razu pić. W smaku smakuje jak zwykła woda. Niczym się nie różni. No ale według mnie warto jeszcze taką wodę przygotować. Można pić bezpośrednio tak, po przefiltrowaniu, ale ja wolę w razie czego jeszcze to zagotować. Bynajmniej ja tak polecam zrobić. A każdy oczywiście robi według swoich preferencji. Ja zazwyczaj tak robię kawę albo herbatę, więc podgrzać tą wodę i tak muszę. Czas na herbatkę. Przefiltrowanej rzecznej wody. I będziemy rozmawiać dalej.
czy taki filtr jest dobry, czy zły. Czy ten jest lepszy od poprzedniego, czy gorszy. Każdy niech zada sobie takie pytanie i na nie odpowie. Powiedzmy, że jeden ma i małe wady, i ma też zalety. W zależności, gdzie idziemy, co będziemy robić, skąd będziemy brać wodę i czy zależy nam na szybkości przefiltrowania jej, czy nie zależy. Oba filtry z poprzedniego filmu, jak i ten, są lekkie, kompaktowych w sumie nawet rozmiarów, oczywiście nie nosząc tego w tamtym opakowaniu. Jak dla mnie jeden i drugi się sprawdza, działa, nigdy po tej wodzie nie miała nic z żołądkiem, nic nie bolało, nic się nie stało. Tu widziałem, że niektórzy na końcu jeszcze dodają taką na herbatę czy kawę taki filtr, aby jeszcze bardziej ta siateczka się nie zatkała. No być może ja też sobie takie coś dorobię, bo to przecież nie problem. Może być też taki woreczek na herbatę czy kawę założony na to. Jest ze sznureczkiem, więc akurat idealnie będzie tutaj mi się... Ten pływak czasami kiepsko działa, jeśli mamy, powiedzmy, taką niezbyt głęboką rzeczkę czy strumyk. Po prostu to się podnosi do góry i zasysa nam powietrze, a nie wodę. Najlepiej czymś to po prostu przycisnąć, żeby leżało na dnie, czy trochę niżej, bo to jest takie lekkie, że po prostu nam wypływa do góry. Dlatego nawet dzisiaj miałem, trochę ciężko było nabrać tę wody, bo ten pływak tą końcówkę brał do góry, a nie na dół. No ale około 300 ml wody udało się nabrać. To tylko tak zrobienia tego testu. Więcej dzisiaj nie potrzebowałem. No jak widać, wszystko działa. Filtr teoretycznie też nie jest aż tak mocno drogi. W moim przypadku jeszcze brakowało parę rzeczy. Kłóciłem się o to z Chińczykiem, ale twierdził, że on wysyła to, co było w opakowaniu. W moim przypadku nie było takiego o-ringa do tego i dodatkowych rzeczy, takiej do czyszczenia tej ceramiki. No oczywiście to tam, to takie kawałki papieru ściernego, drobnego, więc to żaden problem. Ten o-ring też da się załatwić, więc no przynajmniej było kilka dolców to tańsze niż inne oferty. A da się to bez problemu załatwić osobno. Dla mnie filtr działa dobrze. Cena oczywiście i gdzie to kupić. Jak zwykle pod spodem w opisie. Można się napić bardzo dobrej, gorącej herbatki. Aż za mocno gorącej. Ale za to bardzo dobrej. No i to by było dzisiaj wszystko już. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.